Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bajgle. Ciasto już mamy przygotowane. Składniki, które tutaj są, wszystkie są w naszym przepiśniku. Link macie poniżej. I teraz, jak mamy już ciasto wyrobione, wyciągniemy sobie to ciasto. Bo tu jest taki bardzo ważny krok. Musimy dodać sobie oleju i wymieszać to ciasto z olejem. Więc najpierw musimy wyjąć sobie ciasto ze środka. Bierzemy olej i dajemy około 2 łyżki oleju na spód. Jak zobaczycie, ciasto jest dosyć klejące. Natomiast po tym, jak dodamy do niego oleju, to ono zrobi się bardziej elastyczne i nie będzie już takie lepkie. Więc olej na spód, wkładamy tutaj ciasto i teraz wyrabiamy po prostu podnosząc tutaj boki i zaciskając je do środka. W tym momencie, jak widzicie tutaj, olej nam się ładnie tutaj już łapie ciasta i ciasto coraz mniej się lepi. Ja po prostu zaciągam ciasto od boku i wciskam je w środek. Od boku i w środek. Tutaj po górze możemy je pościskać, żeby go zamknąć z powrotem. I tak przygotowane ciasto obtoczone w oleju zostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Żeby ciasto nam fajnie wyrosło, przykrywamy go ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. Ciasto mamy wyrośnięte. Jak zobaczycie, pięknie wyrosło. Wyciągamy całe ciasto. Jak widzicie, teraz się już nie klei. Zawijamy. Teraz warto sobie go zważyć. Z tego ciasta wychodzi 6 bajgli, więc po prostu waga, jaka wyjdzie ciasta, dzielimy na 6 porcji. Tutaj mam 800 gram ciasta, więc dzielimy po 130 gram na takie małe bułeczki. Zawsze ciasto odcinamy nożem, nie rwiemy go. Wtedy jest elastyczne i fajnie rośnie później, jeśli go nie rwiemy. Tak, około 130 gram. To większe, które mi tutaj zostało, ja przedzielę jeszcze na pół, z tego względu, że dla małego naszego synka też będziemy robić takie dwa małe bajgle. I teraz to podzielone ciasto zawijamy w bułeczki. Tutaj z dołu warto sobie zrobić taką łódeczkę. Tutaj sprasować, żeby nam się tutaj wszystko złączyło od dołu. I takie bułeczki robimy. Ciasto jest bardzo elastyczne. Jak widzicie, nie przykleja się do rąk. Teraz te dwa małe bajgielki. Jak widzicie, ja tutaj nie daję teraz mąki. Robię bułeczki na suchej desce. I tak przygotowane bułeczki teraz musimy uformować w bajgle. Ale przed tym najlepiej wziąć sobie od razu papier do pieczenia i układać bajgle na papierze do pieczenia. Bierzemy bułeczkę. Kciukiem i środkowym palcem przebijamy bułeczkę w środku. I powiększamy tutaj otwór. I teraz formujemy bajgla. Ciasto jest elastyczne, nie rwie się. Tak, mamy uformowanego bajgla i odkładamy na papier do pieczenia. Bierzemy następną bułeczkę i tak powtarzamy. Warto tutaj zrobić takie większe otwory, tak jak tutaj mam. Z tego względu, że później, gdy bułeczki rosną, one się mogą wam tutaj zamknąć w środku, a chcemy, żeby tutaj była delikatna dziurka, więc możemy sobie później podnieść jeszcze raz to ciasto, które już uformowaliśmy i zwiększyć ten otwór. I następne przebijamy. I teraz formujemy
bajgle. Jeśli gdzieś Wam wyjdzie tutaj taki cieńszy, to możecie sobie przeciągnąć ciasto tutaj z tej grubszej strony. Ono jeszcze będzie wyrastać, to że ono teraz tak wygląda tutaj nierówne, nieładne, to też wszystko się wyrówna. I teraz jak widzę, gdzie mam jakby mniejsze te otwory, to mogę to od razu podnieść jeszcze i poprawić. I tak przygotowane ciasto zostawiamy na 20 minut do wyrośnięcia. Przykrywamy ściereczką i niech leżakuje. Bajgle wyrosły. Widzicie, bardzo się powiększyły. Ten otwór nam się zmniejszył, więc dlatego mówiłem, żeby zrobić trochę szerzej. Teraz bierzemy pędzelek, jajko i smarujemy bajgle bardzo dokładnie. Tutaj z boku również. Ważne, żeby je równo pokryć, żeby później miały ładny kolor z każdej strony. Siemię lniane. I posypujemy po bułeczkach. O, nie tak dużo. Delikatnie. Biały sezam. Możecie też użyć czarnego. Teraz, żeby nam się to wszystko fajnie trzymało tutaj bułek po upieczeniu, fajnie jest przesmarować jeszcze raz jajkiem. W przepiśniku wszystkie informacje, jak piec, w jakiej temperaturze. Ja teraz przekładam to na blaszkę i wkładam do piekarnika. Bajgle mamy gotowe, upieczone. Teraz musimy je przełożyć, żeby sobie odpoczęły, na jakąś kratkę. Tak, ja mam taką kratkę, więc po prostu przekładam gotowe bajgle, żeby sobie wystygły, żeby z dołu też miały przewiew powietrza. I po jakichś 20 minutach możemy się zajadać już pięknym bajglem. Super, one są bardzo mięciutkie. Jak tylko troszeczkę ostudzą się, to pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Juju. O, o. I tak wyglądają bajgle w środku. Są pyszne, mięciutkie. Fajnie, że po ściśnięciu wracają do swojego pierwotnego kształtu. W przepiśniku Zjedzmie Śniadanie macie przepisy, z czym najlepiej takie bajgle smakują. Wszystko macie w opisie filmu. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia.